Witaj na kanale Gracz Fan, gdzie znajdziesz już ponad 1000 podobnych temu materiałów. Nie znałem swojego męstwa. W dzisiejszym filmie przeniesiemy się do 1670 roku, gdyż chciałbym opowiedzieć wam o potencjale bojowym najsłynniejszego Jana Pawła w historii Polski. Człowieka o wielu talentach, wyjątkowego sarmaty, który był kwiatem polskiej szlachty i potencjalnym królem Polski. Wywodził się on ze wsi Adamczycha, a jego herbem był chłop umęczony, aczkolwiek według niego szczęśliwy. Owszem, jeśli mielibyśmy się czepiać, to zarządzał on mniejszą połową wsi, gdyż drugą miał ten paskudny Andrzej. Jednak to jego połowa była wspanialsza. Posiadał tam zresztą wspaniały pałac, w którym nieustannie myślał plan wydania córki za magnata, czytał i studiował mnóstwo mądrych ksiąg i szkolił umiejętności negocjacyjne, aby nie dać się okraść na sejmikach, które z dziecinną łatwością obalał, mając w ręku liberum veto, a także magiczną formułę „ja panu nie przerywałem”. Głośniej! Ja panu nie przerywałem! Patrz mi w oczy, twardo, twardo! Ja panu nie przerywałem! Dbał on bowiem o swoje interesy i nie chciał podnieść podatków nawet o niewielki procent, gdyż jak to mówił, nie po to człowiek do czegoś dochodził ciężką pracą swoich chłopów, żeby mu ktoś to zaraz odebrał. Był również filantropem i miłośnikiem nowych technologii, co zademonstrował na sejmiku, przynosząc swój podręczny zegarek i zaskakując tym pozostałych szlachciców. Adam, onieśmielony cackiem swojego konkurenta, nie potrafił kulturalnie z nim rozmawiać i wymyślał słowa jakiegoś tam Cycerona, które zresztą Jan Paweł błyskotliwie obrócił względem swojego rywala. Andrzej to zadufany w sobie buc. O, to nie moje słowa, to Cyceron. Wystarczy, bracia, wystarczy. Jako poliglota błyskawicznie uczył się języków, co widzieliśmy w momencie, gdy zademonstrował swój kunszt mówieniu po francusku, czym zaimponował między innymi samemu sobie. Potrafił również niesamowicie skutecznie zachęcać chłopów do roboty i wymyślił ku temu motywujące słowa hop, 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 które przekazywał swoim utalentowanym dzieciom. Jego wyjątkowy kunszt walki szablą powodował, że jego rywale ginęli, zanim zdążyli zderzyć z nim szable, gdyż w walce dzięki niesamowitej sztuce manipulacji potrafił wykorzystać nawet swoich chłopów. Po incydencie z szablą na swoim dworze potrafił nawet wyperswadować mieszczańskiej hołocie, że palec kobiety odpadł sam, a nie został odcięty podczas jego popisowych sztuczek. Podsumowując, był on faktycznie wybrańcem, wielkim sarmatą, który wszystko miał największe i oczywiście racja zawsze musiała być także po jego stronie. Gdyby tylko miał szansę stanąć ze Szwedami do walki, z pewnością nie zupiliby oni Polski. Wtedy to początkowo jako wielki hetman koronny udowodniłby wszystkim, jakim wielkim jest człowiekiem, a następnie jako Jan Paweł król Polski poprowadziłby Polskę ku wielkości i spełni swoje marzenie o byciu wielkim władcą. Jeśli jako prawdziwy Polak pragniesz posłuchać podobnego materiału o Jakubie bądź też Bogdanie, daj mi jakiś znak w komentarzach, albo odpowiedz na pytanie, co rządzi Polską i jest na literę Ży. Tymczasem uważaj na Szwedów i Tatarów, trzymaj się, cześć!